tej strony Smart Tester. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia filmu. Ostatniego już z serii o Wikolemii, w którym podzielę się swoimi wrażeniami z użytkowania po 9 miesiącach. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym telefonie, zapraszam Was bardzo serdecznie do obejrzenia poprzednich filmów o nim. Do unboxingu, przykładowego nagrania wideo, tego jak Wikolemii radzi sobie w grach, czy pełnej wideo recenzji oraz pierwszych wrażeń. Pierwsze pytanie, jakie nasuwa mi się na myśl, to czy moja opinia o Wikolemii się zmieniła? Nie. Jest to nadal bardzo interesujące urządzenie, bo jego cena spadła już do około 150 zł. Jak za taki sprzęt, to naprawdę świetna okazja. Jednak nadal producentowi nie udało się rozwiązać kilku błędów, o których wspominałem wcześniej. Nadal występuje wspomniany przeze mnie błąd, który po zamknięciu wszystkich aplikacji nie przenosi nas od razu na pulpit, ale do trybu edycji pulpitu. Niestety Wikolemii nie doczekał się jeszcze Androida 5.0. Kolejnym problemem, o którym wspominałem Wam już wcześniej, to naprawdę łatwo rysująca się ramka telefonu. Teraz po 9 miesiącach mam na niej już naprawdę wiele rys. Nie wygląda to zbyt estetycznie i niestety jest to największą wadą tego telefonu. Design tego telefonu nie zestarzał się praktycznie wcale. Nadal wygląda on po prostu świetnie. Cóż mogę powiedzieć po 9 miesiącach użytkowania tego urządzenia? Nadal naprawdę warto. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszam Was oczywiście do dawania łapek w górę, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!